750, takie maleństwo, kleja. Mamy wrócić. To jest motocykl na taki szalej. Ale fajnie za to, co mam nadzieję. Jedziesz przyjemnie. Wiecie, masz na obrazku się. Dziękowanie. Harley Davidson Street 750, najmniejszy z Harley'ów, z chłodnicą. Ciekawostka. Jak tym się jechało? Całkiem fajnie, chociaż trochę mały, za mały dla mnie. Taki trochę skuterkowy, ale warto było pojeździć, żeby zobaczyć. Jak ktoś potrzebuje fajnego Harley'a na początek, do nauki, to myślę, że jest idealne. Lekki, ale na trasie jedzie bardzo fajnie. Polecam. Harley Iron 883. Nowy stajnik Harley'a. Też taki dla początkujących, dla tych, co nie chcą jeździć litrowymi. Bardzo fajna maszynka, podobno za chwilkę będę mógł przetestować, zobaczymy jak się na tym jeździ. Mam nadzieję, że wygodnie. Ja z Ironem za mną, to ten mniejszy Iron 883. Iron jest bardzo fajny, o wiele lepszy od Street 750. Powiem wam, jak ktoś chce kupić sobie takiego małego Harley'a jako pierwszy motocykl, to idealne. Chociaż jak dla mnie, a ja jeżdżę dopiero parę miesięcy, MT-07 to już za mała pojemność, wolałbym ten ponad litrowy, byłby lepszy, ale jest fajny, naprawdę fajny, fajnie się jeździ, fajnie skręca, w ogóle bajer. Pokazuje też zapięty bieg, tak więc dla początkujących idealne, fajna zabawka, polecam. Macie okazję, spróbujcie, jak chcecie, kupujcie.